bywało, że jedna osoba 5 razy dziennie przychodziła po kolejną tabletkę, żebrząc, kradnąc, czy w jakikolwiek sposób inny załatwiając te pieniądze. Moja bliska znajoma poszła na imprezę i już z niej nie wróciła, bo oni w obawie przed policją po prostu wyrzucili ją na klatkę schodową i rano z sąsiedzi znaleźli ją fioletową. Poczułem, jak całe moje ciało po prostu zaczyna wibrować, serce chciało mi wyskoczyć z klatki piersiowej. Zdarzało mi się, że płakałem, dlatego że jeszcze żyję i że nie umarłem. Jestem dzieckiem z pełnej rodziny, bez alkoholizmu, bez przemocy. Święta zawsze były od linijki, 12 potraw, biały obrus, prezenty. Standardowa śląska rodzina, tata pracował na kopalni, mama zajmowała się domem. Mam brata i siostrę. Brat, świetny uczeń, świadectwa z paskiem, siostra podobnie. Mi w szkole szło trochę gorzej. Miałem również problemy z zachowaniem, ogromne problemy z skupieniem się. Od najmłodszych lat miałem jakąś styczność z psychologami. To były czasy, w których słowo psychologa czy w ogóle chodzenie do psychologa było uznawane za oznakę jakiejś choroby psychicznej, powód do wstydu jakby. W 3 klasie podstawówki już chodziłem do lokopedy, bo miałem problem z mówieniem. Czułem się niedopasowany do innych. Zawsze byłem śmieszkiem klasowym. Zawsze mnie było wszędzie pełno. Tam, gdzie były kłopoty, byłem i ja. Z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to dobrym określeniem jest błazen klasowy. Bo jakby pozwalałem sobie wejść na głowę tylko po to, żeby zyskać jakąś atencję. Przy terapii okazuje się, że nie zawsze taka wzorcowa rodzina to jest idealna rodzina. I czasem nie wystarczy 12 potraw, obiad w domu, śniadanie, ale potrzeba też jakiejś atencji dla dziecka i wydaje mi się, że w moim przypadku tego trochę brakło. To było gimnazjum, to był już alkohol i jakieś papierosy, jakaś pierwsza marihuana. Pierwszym takim znaczącym wspomnieniem jest spotkanie klasowe. Na imprezie byłem może 20 minut, potem zajarałem blanta i do końca imprezy siedziałem na murku i nie było ze mną kontaktu. Ten stan jakby nie zniechęcił mnie do kolejnych prób, które okazywały się podobne. Jakby wycinało mnie ze świata totalnie na 3-4 godziny. Po czym wracałem jak gdyby nigdy nic. Często ludzie mi mówili, że po co ja palę, skoro tak źle to na mnie działa. A ja w głowie miałem tylko to, że jak to źle, przecież było super, jakby brak myślenia, brak zmartwień totalny. Narkotyki też zawsze były, myślę, że już od 1 klasy gimnazjum, czy tam 6 klasy podstawówki w moim życiu obecne, chociażby pod postacią książek typu Pamiętnik narkomanki, czy My dzieci z dworca zoo, gdzie tam jakby te historie były dla mnie bardzo wciągające i były to pierwsze książki, które przeczytałem. Te początki mojego uzależnienia, ta faza eksperymentalna była spowodowana właśnie takim zachłyśnięciem się wolnością i światem i na pewno dawało mi to poczucie wyjątkowości. Najpierw była marihuana, potem były stymulanty. Tu pierwszy środek, jaki pamiętam, to było alfa PVP. Potem się to rozwijało w tempie geometrycznym, poznawałem coraz więcej ludzi. Szukałem na własną rękę kontaktów. W internecie można znaleźć wszystko, a jeśli się człowiek postara, to jeszcze więcej. Więc w pewnym momencie jakby byłem w stanie ja zaopatrzyć swoich znajomych, już nikogo się nie musiałem pytać o jakiekolwiek środki. Kiedyś była taka strona jak S**out, to w ogólnodostępnym internecie można było zamówić każdy rodzaj praktycznie narkotyków. Kiedy czegoś tam nie było, no to szukałem informacji do jak się dostać. I można było kupić
dosłownie każdy narkotyk, jaki można sobie wyobrazić, od marihuany 30 rodzajów, 50 czy 100, przez wszystkie, teraz to są nowe środki psychoaktywne, czyli dopalacze, klasyczne stymulanty i wszelkiego rodzaju opiaty i opioidy, od heroiny, morfiny, przez fentanyl, przez opium przechodząc. Przychodzi normalnie list, koperta, paczka na twój adres, twoje imię, nazwisko. Jedyna różnica między Allegro a tymi sklepami jest taka, że tam są opłaty dokonywane w bitcoinach. Można wymienić, nie wiem, 1000, 2000, 5000 złotych na bitcoiny i spokojnie dokonywać zakupów. Wyprowadziłem się z domu i całkowicie poleciałem. Można powiedzieć, że jak w Jumanji, zostałem wchłonięty przez ten świat. Nie dostawałem żadnych sygnałów, że to jest złe, bo wszyscy ludzie wkoło mnie brali. Byłem nawet klepany po ramieniu. Tak, Karol, super, fajnie, że załatwiłeś. Czy możesz mi kupić to, czy możesz mi kupić tamto? Tak, nie ma problemu. Cena taka, taka. I patrząc teraz na to, to widzę swój upadek moralny jakoś. Bo i zacząłem sprzedawać, i zacząłem handlować. Przestały się imprezy kończyć na sobocie, piątek, sobota, a potem od czwartku do poniedziałku. Oczywiście w poniedziałek nie było problemu, bo przyjmowałem leki, które jakby wszystkie negatywne skutki znosiły. Więc 3 dni brałem leki na uspokojenie, leki nasenne, żeby dobrze zasnąć. A potem wracałem z powrotem do swojego normalnego trybu życia, czyli 4-dniowych, 5-dniowych ciągów na stymulantach. Przez to też straciłem pracę, na której mi bardzo zależało. Zaczęły się wykruszać znajomości. Wtedy też pojawiła się taka pierwsza myśl, że jestem uzależniony. I na tamten moment ta myśl nie przestraszyła mnie, nie wystraszyła mnie. Myślę, że to było poczucie wyjątkowości. No tak, bo wszyscy biorą, ale ja to już jestem taki rasowy narkoman i jakby co oni mogą, co oni wiedzą o życiu. Jak można się przejmować kacem, skoro go nie ma, bo innymi środkami się zabija kaca. Miałem jakiś okres trzeźwości, gdzie biegałem, uprawiałem sport, chodziłem do pracy, odzyskałem zaufanie w oczach pracodawcy, w oczach rodziny. Praca po 14 godzin dziennie, soboty, niedzielę łącznie. I w pewnym momencie zapragnąłem spokoju, więc ta marihuana wróciła do mojego życia. Ale marihuana po pewnym czasie przestała działać. Opiaty były w moim życiu przez 8 lat. Począwszy od kodeiny, przez tramal, morfinę, heroinę. Opioidy dawały spokój. Co z tego, że jestem w pracy? Co z tego, że jest dużo stresu? Skoro wystarczyło zrobić sobie zastrzyk i w tym momencie to, że jestem w pracy, nie miało najmniejszego znaczenia. Nawet to, że pracowałem w 4 stopniach, bo nie było ogrzewania w firmie. Ja urąbany w długi i problemy spowodowane stymulantami, właśnie tego oczekiwałem. Miałem pierwszy skręt opiatowy i też nie wywołał we mnie jakiegoś lęku przed tym, że to już jest za dużo. Też była to jakiś rodzaj dumy, że jestem wyjątkowy. To już nie jest jakieś kinderćpanie, wciąganie proszku, tylko już jak prawdziwy rasowy narkoman. Robię sobie zastrzyki, jest to heroina i wszyscy się dookoła tego boją. Też dawało mi to jakieś ogromne poczucie wyjątkowości. To była heroina z tych krajów arabskich, bo stamtąd były najtańsze i najlepsze dostawy. Zamawiane wszystko przez internet. No ale jeśli nie było dostępu przez internet, no to zawsze można było jechać do Warszawy czy
porozmawiać z kilkoma znajomymi. Jeśli poznajesz jedną osobę, to poznajesz 15 kolejnych. Na 150 osób, które znasz w swojej okolicy, zawsze ktoś coś będzie miał. Jeśli to nie będzie heroina, to będzie to morfina. Jeśli to nie będzie morfina, to będą to środki, które złagodzą głód chociaż. A jeśli już nawet tych środków nie było, to niedaleko zawsze był punkt medyczny dla osób przyjmujących metadon. I wystarczyło stanąć, do kogoś zagadać i zawsze się ten metadon dostało. Za paczkę szlugów, czy za butelkę wódki. Doszło nawet do tego, że wystarczyło iść do lekarza i odpowiednią ilość łapówki mu dać i można było mieć wypisaną receptę na dosłownie każdy lek. Kupowałem morfinę w bardzo dużych ilościach, żeby ją potem sprzedawać. No ale niestety zawsze to wychodziło tak, że większość z tego wziąłem ja, po czym nie miałem ochoty ani siły zajmować się tą sprzedażą. Przychodziło do mnie mnóstwo ludzi, gdzie po prostu te tabletki rozpływały się gdzieś w eterze. Dużo tańszy sposób niż kupowanie z internetu. Czyli oni musieli wiedzieć, oczywiście, do jakich celów to przepisują. Oczywiście, że tak. No, jeśli wchodzi do twojego gabinetu człowiek, który... Ja mówię, że wygląda jak taki typowy narkoman z filmów. No to... On ewidentnie nie ma raka. A to są leki dla osób mających bóle z powodu raka. On ewidentnie nie ma raka. On ewidentnie jest narkomanem. I to widać po rękach, po sposobie zachowania. Często przychodziło się na głodzie, więc lekarz to od razu rozpozna. To było około 700 zł za receptę. Za lek, który kosztował 300 zł, więc kosztowało to 1000 zł, a za 6 tysięcy można było sprzedać opakowanie tego leku na czarnym rynku, czyli wśród swoich znajomych. Bywało, że jedna osoba 5 razy dziennie przychodziła po kolejną tabletkę. Żebrząc, kradnąc, czy w jakikolwiek sposób inny załatwiając te pieniądze. Pamiętam swoją pierwszą zapaść spowodowaną przyjmowaniem pentedronu. Po tygodniu zażywania stwierdziłem, że już w ogóle nie działa na mnie, więc zrobiłem pierwszy zastrzyk, drugi zastrzyk, dziesiąty i za którymś razem poczułem, jak całe moje ciało po prostu zaczyna wibrować, serce chciało mi wyskoczyć z klatki piersiowej. Czułem każdą komórkę swojego ciała. Przeraziłem się do tego stopnia, że napisałem do znajomego, którego nie widziałem już bardzo długo i nie mieliśmy kontaktu. Słuchaj, jestem tu i tu, wziąłem to i to, jakbym się nie odzywał co 5 minut, to proszę cię, wezwij karetkę. I wysyłałem te wiadomości. To był pierwszy moment, gdzie przeraziłem się działaniem narkotyków. W pewnym momencie w moim otoczeniu zaczęło dziać się bardzo dużo dziwnych rzeczy. Coraz więcej osób trafiało do szpitala. Coraz więcej osób robiło dziwne rzeczy. Mój znajomy wyskoczył przez okno po zażyciu jakiegoś dopalacza, który miał być LSD. Moja bliska znajoma poszła na imprezę i już z niej nie wróciła, bo chciała przyszpanować i pokazać, że jest starą narkomanką, więc podali jej więcej niż przyjmowała i dostała zapaści. Oni w obawie przed policją po prostu wyrzucili ją na klatkę schodową i rano z sąsiedzi znaleźli ją fioletową. Pamiętam też taki moment, gdzie pierwszy raz przedawkowałem heroinę. Nie zdarzało mi się to, bo chodziłem z wagą i zawsze to było wszystko ważone. A ta heroina chyba... Albo mój organizm był taki słaby. Okazała się czymś chrzczona. Mój znajomy siedział obok mnie, mówił, że ja zasnąłem i nie było ze mną kontaktu przez kilka godzin. Zacząłem nierówno oddychać.
zadzwonili po karetkę, no i karetka przyjechała. Zrobili mi zastrzyk z naltroksenu. Podobno się wybudziłem, wyrecytowałem, co brałem, w jakich ilościach. Dałem mi kartki z wypisów ze szpitali. I dalej zasnąłem. Obudziłem się kolejny raz w szpitalu, podłączony pod kroplówki. Przyjechałem do domu, zrobiłem sobie zastrzyk i obudziłem się po 22 godzinach w łóżku zalanym krwią. Organizm nie wytrzymał, więc fekalia i mocz też się tam pojawiły. A ja się obudziłem i leżałem w tym wszystkim. W centrum mojego uzależnienia pojawiła się pewna osoba, dziewczyna, do której się przeprowadziłem. Też była bardzo uzależniona. Lekarz przepisywał jej ogromne dawki. Można powiedzieć spokojnie, że jej mieszkanie było zaopatrzone jak apteka. Miała taką chorobę jak borderline, więc jej skoki nastroju były bardzo intensywne. Począwszy od tego, że mogła mi robić śniadanie, a za 15 minut groziła, że się zabije i skacze z okna. Wieczorem trzymałem ją za barierką na wpół zwisającą właśnie z balkonu, drugą ręką dzwoniąc po policję. To był bardzo toksyczny związek. Mój brat organizował swój ślub i wesele, gdzie miałem być świadkiem. Dzień przed weselem dostałem koktajl do picia i obudziłem się po 3 dniach już po weselu i nie pamiętając nic z tych 3 dni, włączając telefon, okazało się, że jest ogromna ilość wiadomości od mojego brata. Gdzie jesteś, co się dzieje, kiedy będziesz? A ja nadal jakby nie byłem w stanie połączyć tych kropek, co się stało właśnie. Pamiętam też powrót do domu na Wielkanoc. Myślałem, że nic po mnie nie widać. Do momentu, gdzie zamiast sosem polać sobie obiad na talerzu, polałem go sokiem. I wtedy sobie uświadomiłem, że jakby totalnie nie myślę, jestem odcięty. Jedyne, co pamiętam z tego momentu, to że mama wstała, wyszła z kuchni i poszła płakać. Pierwszy raz chyba mnie widziała wtedy w takim stanie. Mama miała super przeczucie, bo zawsze dzwoniła w momencie, w którym chciałem wziąć zastrzyk albo brać jakieś leki. Ale byłem w stanie na przykład rozmawiać z nią na wideorozmowie i w tym samym czasie robić sobie, przygotować sobie morfinę do zastrzyku. I na przykład zasnąć po zastrzyku. Rodzice prosili mnie często, żebym przyjechał do nich chociaż na kilka dni, bo się martwią. A ja zawsze mówiłem nie, bo mam wyjazd z pracy, bo mam dużo pracy, pracuję po 14 godzin. Czego wy ode mnie w ogóle chcecie? Przecież super sobie radzę, zarabiam ogromne pieniądze. Tata chyba w pewnym momencie stracił nadzieję, że coś się może poprawić. Myślę, że zaczął być zły już na tą sytuację, na to, co robię i dlaczego tak robię. Z bratem jakby straciłem kontakt całkowicie na tamten moment, po tym, że nie przyszedłem na jego ślub. No i siostra. Całe życie z siostrą darłem koty. A w momencie, w którym jakby przyznałem się do tego, że jestem narkomanem i że sobie z tym nie radzę, to właśnie od niej czułem takie ogromne wsparcie i te nasze relacje się zmieniły diametralnie. I takie są do teraz. Karol, a co to był za moment, w którym powiedziałeś sobie, że nie chcesz już więcej takiego życia? Ten moment trwał około roku, gdzie z dnia na dzień coraz bardziej się zbierałem do tego, żeby iść do ośrodka. Spałem może godzinę tygodniowo, bo
cały czas musiałem robić sobie zastrzyk, cały czas musiałem coś zapalić, cały czas musiałem coś dobrać, bo jak tylko odzyskiwałem śladową cząstkę świadomości, to w mojej głowie jedyną myślą było to, że nie chcę żyć. Zdarzało mi się, że płakałem, dlatego że jeszcze żyję i że nie umarłem. I to trwało półtora roku, rok. Wtedy też dużo rozmawiałem z mamą. Bardzo dużo. To były codzienne telefony, bo prosiła mnie chociaż o dwie wiadomości dziennie, że wszystko jest okej. Pomimo, że nie przeglądałem żadnych treści terapeutycznych na portalach, pojawił mi się film z Markiem Kotańskim. Stwierdziłem, że znajdę najbliższy ośrodek Monar, akurat wypad Kraków. I zadzwoniłem tam. Miałem w głowie, że jestem tutaj, bo tylko tutaj mogą mi pomóc. Pomimo, że w Monarze może nie było super i kolorowo i super przyjemnie, to poznałem tam naprawdę sporo wartościowych osób. Z niektórymi do teraz utrzymuję kontakt. Może sporadyczny, ale jednak są to ważne osoby w moim życiu. Monar też nie jest ośrodkiem dla wszystkich, bo jest tam i praca, i terapia, i bardzo dużo obowiązków. Można wsiąknąć w to środowisko i założyć maskę dobrego pacjenta, ale to nic nie da, bo jakby nie leczymy siebie, tylko leczymy w tym momencie pozór, który stwarzamy. Ja spędziłem w ośrodku 8 miesięcy. Niby jest tam 6-miesięczna terapia, jednak ja poprosiłem o przedłużenie 2-miesięczne. I z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, cały świat, który wykreowałem sobie, cały obraz siebie, legł w gruzach. Wszystkie rzeczy, które uważałem, że są moją wartością, okazywały się jakimś wymysłem moim, wytworem mojej wyobraźni. Szacunek, którym się cieszyłem, przyjaźnie, bliskie osoby, to były tylko i wyłącznie ćpuńskie relacje oparte na zależnościach. Całe 10 lat, które żyłeś, okazują się nie istnieć. Sytuacje, które pamiętasz, są całkiem innymi sytuacjami. To już nie są zabawne historie, albo tutaj się naśpałem, tutaj ktoś zasnął, tutaj coś. Te zabawne anegdoty zmieniają się w tragiczne historie śmierci, przedawkowań i uświadamiasz sobie w pewnym momencie, że to był niekończący się koszmar. Jest taka rzecz, której najbardziej żałujesz w swojej całej historii? Jest kilka takich rzeczy. Na przykład to, że przez długi czas moja siostra nie chciała dotykać moich rzeczy, moich plecaków, moich spodni, bo biorąc mój plecak, wypadły z niego igły i zszykowałem jej traumę po prostu. To, że mój brat miał ślub, to jest jeden dzień w całym jego moim życiu. Dał mi ogromną odpowiedzialność, zaprosił mnie jako świadka. I przez moje uzależnienie nie byłem na tym ślubie. To jak widziałem, jak z tygodnia na tydzień mama ma coraz więcej siwych włosów i tam ma coraz więcej siwych włosów. Myślę, że to są takie momenty, gdzie jak wchodzę w te uczucia, które oni mogli przeżywać, to są najgorsze rzeczy, które po prostu mogłem zrobić. Jedyną rzeczą, jaką mogę teraz zrobić, to pokazać, że jestem innym człowiekiem niż byłem w uzależnieniu. I że już moja mama się nie musi o mnie martwić. Mój tata może spać spokojnie.
bo znowu ma syna. Moja siostra ma we mnie oparcie. Myślę, że z bratem powoli odzyskuję kontakt, ale to chyba jest jeszcze długa droga do tego. Jestem też w terapii, na którą bardzo długo czekałem, bo miałem wybraną już terapeutkę, która pracowała ze mną również w Monarze. Dalsza praca nad sobą to już jest praca do końca życia. Myślę, że jak ktoś powie, że wygrał walkę z narkotykami, to czeka go jeszcze bardzo długa droga. Narkotyki zawsze będą silniejsze od człowieka i jakby ja ogłaszam bezsilność, nie staję nawet na tą matę. Bo gdybym powiedział, że mogę z nimi walczyć, to znaczyłoby, że mógłbym starać się brać kontrolowanie. Ja nawet nie chcę tego sprawdzać. Nieważne, czy jestem 15 miesięcy, czy będę 15 lat po terapii i trzeźwy. Gdzieś tam w głębi jest taka obawa, że mogę stracić wszystko to, co buduję przez ten czas swoją ukochaną. Że mogę stracić wszystkie rzeczy, jakie z nią planuję, jakie się zdarzyły i nawet te, które się jeszcze nie zdarzyły, a mogą się zdarzyć. Każdy dobry moment w moim życiu mogę zaprzepaścić przez jedną kreskę, jeden zastrzyk, jedną tabletkę. A powiedz mi, Karol, ta główna myśl, która skierowała ciebie do mnie. Dlaczego zdecydowałeś się, żebyśmy nagrali ten film? Może ktoś trafi na niego całkowicie przypadkiem. Tak jak ja trafiłem na film z Markiem Kotańskim i pomyśli sobie, o, chyba mam problem, może pójdę się leczyć albo skontaktuję się chociaż z psychologiem. Myślę, że nagrywam tą spowiedź z nadzieją, że może ona uratować komuś życie.